która zajmuje się w swojej pracy głównie, znaczy może nie głównie, ale między innymi socjologią wizualną, mediami, różnymi tego rodzaju zagadnieniami związanymi z masowym komunikowaniem. Napisała parę książek w życiu, poza tym redagowała bardzo ważne wybory tekstów dla socjologów, między innymi właśnie z zakresu socjologii wizualnej. Ja sam czytałem książkę Reklama jako społeczne tworzenie rzeczywistości, chyba pierwsza była pani książka. A dzisiaj opowie nam o zjawisku cosplay, tak? Zjawisku, które pojawiło się w Japonii. Na tyle, na ile rozumiem, jest to jakaś taka specyficzna przebieranka, to znaczy ludzie przebierają się za postacie z kultury popularnej, no i spróbujemy się zastanowić, co to oznacza w konfrontacji z tą całą taką kolektywistyczną kulturą japońską. Także zapraszamy. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Uwielbiam takie małe, mające naprawdę fajną atmosferę, miejsca, przestrzenie do dyskusji, do dyskursu, na którym zawsze coś ciekawego się rodzi, powstają jakieś inspiracje. Ta wymiana myśli jest dla mnie niesamowicie ważna. Nie zgadzam się tutaj z wypowiedzią pani minister byłej już Kudryckiej, która mówiła, że wyjazdy humanistów na konferencje to jest sami potrzebnie wydawane pieniądze. Akurat w naszej dziedzinie uważam, że jest to absolutnie fundamentalna sprawa, żeby było miejsce i przestrzeń na rozmowę. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za panią organizatorką, bo w ogóle jest wszystko bardzo profesjonalnie zorganizowane. Ja jestem pierwsza z Białymstoku i muszę tylko podzielić taką refleksją, że niezwykle mi się to miasto podoba. Jest pięknie odrestaurowane. Jedynie trochę ludzi w nim tak nie może, właśnie tej atmosfery, tej towarzyskości, o której pisał Kelly Zimmer. Jeżeli chodzi o moje wystąpienie, proszę Państwa, to wykluł się tutaj taki, czy jest w trakcie wykluwania się taki status na sędzi, model kultury, który chciałbym Państwu przedstawić i trochę jest mylące ten tytuł zjawisko cosplay, bo ono będzie jakby jednym z mikrotrendów. Dlatego, że żyjemy w takim świecie dzisiaj, gdzie w ogóle bardzo trudno jest być socjologiem. Znaczy z jednej strony jest to fascynujące, bo się bardzo wiele dzieje i to są ciekawe czasy dla socjologa, dla badania wielu rzeczy. Jak Państwo sami wiecie, nawet czasami odkrycie czegoś, napisanie tekstu na ten temat i wydanie, jeżeli to wydanie trwa zbyt długo, to coś już się zaczyna starzeć, już zaczyna się dezaktualizować. Więc być tym pierwszym jest trudno. Ja wczoraj w rozmowie z panem profesorem Robertsonem mówiłam właśnie, przytaczałam słowa do pana profesora Sztompki, jednego z najbardziej znanych socjologów polskich, który mówił na pierwszych zajęciach z historii socjologii, na których byłam, że jak się chce stać, co zrobić, żeby stać się znanym socjologiem? Trzeba wymyślić jakieś pojęcie, takie chwytliwe pojęcie, które właśnie spowoduje, że staniemy się sławni. Profesor Robertson takie słowo właśnie wymyślił, globalizacja. Także jest też właśnie żywym przykładem na to, że ta metoda działa. A dzisiaj myślę, że socjolog musi umieć zebrać takie różne sfragmentaryzowane, rozprzestrzenione zjawiska, tak zwane mikrotrendy i czasami usiłować to dostrzec w jakiejś szerszej perspektywie, uchwycić zjawisko w szerszej perspektywie, ale to jest właśnie trudne, dlatego że przez ilość tych różnych zjawisk, które gdzieś się toczą i stąd trudność takiego globalnego właśnie ujęcia kultury i nazwania czegoś, stworzenia jakiejś takiej bardziej fundamentalnej koncepcji. Ja mam taki pomysł, który Państwu dzisiaj się, właśnie z Państwem się dzisiaj tym pomysłem podzielę, licząc również na komentarze z Państwa strony. I tak jak mówię, jest to w fazie jakiegoś tworzenia się, więc i kolejne przykłady, które Państwu przyjdą na myśl, czy jakieś uwagi, będę za nie bardzo, bardzo wdzięczna. Rzeczywiście zjawisko cosplay i inspiracja pierwsza to jest kultura japońska. Ja byłam w lipcu w Japonii na konferencji i rzeczywiście jakoś to zjawisko, które wcześniej mnie interesowało, miałam możliwość to pogłębić. Dzisiaj będzie takim wstępem. O, coś nam tu nie działa. Jest. Proszę Państwa, cosplay, jak już tutaj Pan zaczął wspominać, to zjawisko polegające bardzo specyficzne, bardzo barwne, bardzo kolorowe. Obecnie już zinstytucjonalizowane w różnych miejscach, ale praktycznie polegające na tym, że ludzie, zazwyczaj młodzi ludzie, przebierają się za postaci, za bohaterów, czy to z mangi, czy to generalnie z kultury popularnej.
Ale co jest istotne w tym ich przebieraniu się, w tym stroju? Chodzi mianowicie o coś takiego, żeby uchwycić i powtórzyć, reprodukować, odtworzyć w maksymalnie idealny sposób formę, która już istnieje. Nie chodzi o treść. Nic się za tym specjalnie nie kryje. Chodzi, żeby odtworzyć treść. Dlatego ważny jest strój. Wszystko to, co jest, jakby Goffman powiedział, prawda, tą fasadą. Czyli strój, peruka, kolor oczu, stąd szkła kontaktowe, które te postaci najczęściej ubierają. Ale również, tak Państwo tutaj widzicie na niektórych zdjęciach, poza. Bardzo ważny jest gest, ułożenie ciała, usytuowanie siebie w przestrzeni, tak? Więc właściwie wygrywają te osoby, tą rywalizację tutaj w przebieranie się, w ten przybrany kostium, które w maksymalnie idealny sposób są w stanie obserwować postać, którą naśladują. Czyli to naśladownictwo postaci w taki maksymalnie idealny sposób jest oceniane najwyżej. To są takie grupy, które się spotykają na rozmaitych zjazdach, konwentach, masa tych ludzi przyjeżdża i tam są właściwie, jest publiczność, są fotoreporterzy i są takie osoby, które się przebierają, malują i one stają na ściankach i się po prostu ustawiają właśnie zgodnie z tymi pierwowzorami, fotografowie je fotografują i właśnie na tym to wszystko polega. Często jeszcze się wytwarzają tak już społecznie jakieś kontakty między nimi, więzi, interakcje się nawiązują, oni się czasami znają, mają swoich też ulubionych bohaterów, są niektóre grupy, które się często spotykają, ale nic, proszę Państwa, za tym specjalnie nie idzie. To nie, nic, nie ma żadnej treści, z tego się nie jest to żaden specjalny, niektórzy próbują to analizować w kontekście buntu jakiegoś wobec systemu, jakiegoś takiej systemu opresywnego, ponieważ system japoński, jak Państwo wiecie, jest zupełnie inaczej skonstruowany. My dzisiaj dużo bardzo mówili o indywidualności, o tożsamości indywidualnej. To jest bardzo specyficzny system, gdzie narracja nie skoncentruje się na narracji ja, na mnie, tylko na narracji my. Ważniejsze jest dobro grupy społecznej niż moje własne dobro. To Polacy bardzo często mogą odbierać jako bardzo opresywną kulturę, tak? Bo stworzenie pewnych reguł wspólnego życia, które wszyscy muszą akceptować. No, Polakowi to przychodzi ciężko, tak? Nawet jeżeli byśmy razem skonstruowali jakieś reguły, to najczęściej zaraz się znajdą jacyś buntownicy, ktoś, kto się będzie, prawda, usiłował przeciwko temu zbuntować. Naturalnie, żeby wchodzić w całą kulturę japońską, to trzeba wejść w geografię, topografię, również to jest kraj, który jest, jak Państwo wiecie, w 90% zalesiony i właściwie ludzie żyją tylko na wybrzeżach tego kraju, w wielkich metropoliach, w bardzo trudnych warunkach klimatycznych, jest wilgotno, gorąco, często nawiedzają ten kraj tajfuny. W związku z tym oni musieli przetrwać, zaadoptować się do tych warunków i utworzyć taką kulturę, w której będą mogli wszyscy razem funkcjonować. To są rewelacyjnie zorganizowani. Co widać nawet w takim kulturze dnia codziennego. Jak ja tam jechałam, to byłam na początku przerażona, bo sobie wyobrażałam, Boże, ja tam zginę, mnie stłamszą, stratują gdzieś tam na, opowiadałam to panu redaktorowi dzisiaj, gdzieś na stacji i ja sobie tam kompletnie nie poradzę. Natomiast to się, proszę Państwa, w praktyce okazało zupełnie inaczej niż mi się wydawało, dlatego że ci ludzie, ich ciała balansują, oni są jak takie wodorośla, takie po prostu trawki, roślinki. Nie zdarzyło mi się, żeby gdziekolwiek, mimo że widziałam ogromny tłum, który nadchodził, nie zdarzyło się, żeby mnie ktoś trącił, otarł, popchnął. W metrze, mimo że było strasznie ciasno, nikt na mnie nie patrzył, nie obserwował. Wszyscy stoją w taki sposób, żeby nie być kłopotem dla drugiego człowieka, tak? Czyli tak naprawdę nauczyli się współegzystować w takich bardzo trudnych społecznie warunkach, gdzie mają ogromne zagęszczenie. Nie ma problemów w ogóle z higieną, są wszyscy niesamowicie fizjologicznie jakby w ogóle unicestwione, są wszystkie zapachy, tutaj z tą odoryzacją nie ma żadnych problemów. Myślę, że moglibyśmy się naprawdę tutaj wiele uczyć, bo wystarczy przejechać się autobusem bądź tramwajem wokół plant krakowskich, jakimś tramwajem w centrum i w lecie szczególnie i zobaczyć, że tutaj jest, jeszcze mamy trochę do nadrobienia. Te spotkania, proszę Państwa, fanów cosplay, czyli tego costume player, czyli zabawą właśnie tym kostiumem, właśnie odbywają się we wszystkich miastach świata. Te zjazdy nie dotyczą już tylko Japonii, tylko takie konwenty są. Najbliższy, taki najbardziej znany w Europie to jest Berlin, ale również w Warszawie już pierwsze takie spotkania były. Także kultura się rozwija, rozszerza, ale oczywiście nie ma charakteru jakiegoś trendu globalnego.
Jeżeli bym miała o tym zjawisku, ponieważ ja go akurat wybrałam, żeby opowiedzieć o pewnych elementach tej kultury, ale więc ona nam służy tylko jako przykład. Chciałabym właśnie powiedzieć o paru kwestiach. Komunikacja. To jest komunikacja w przypadku cosplay, dotyczy oczywiście tych bohaterów, tych postaci, które się już spotykają w rzeczywistości, w realu, prawda, i są przebrane, które też komunikują w pewien sposób swoją tożsamość. I cosplay, przynajmniej w Japonii, jeszcze się ostatnio rozwija w kierunku takiego zjawiska kultury Hawaii. Hawaii to oznacza słodkość. I tam naprawdę na ulicach, w różnych miejscach można spotkać osoby, które no, jak gdyby dla nas, Europejczyków, są w kostiumach. Są poprzebierane w jakieś kolorowe, różowe sukienki takie barokowe, koronkowe, poobierane mają właśnie szkła kontaktowe, kolorowe. To jest jakaś komunikacja tożsamości, tak? Ale to się dzieje w określonych miejscach nawet. Wiadomo, że jak się przebieram w typu Hawaii, to idę w takie miejsca, gdzie nikt na mnie nie będzie, prawda, zwracał uwagi. Są dzielnice takie, gdzie są tylko menadżerowie, klasa urzędnicza i tam takich osób już nie spotkamy. Czyli ta przestrzeń publiczna miasta też jest podzielona na miejsca, gdzie tak się można komunikować. Druga kwestia, oczywiście drugi obszar zjawiska, to tożsamość. No to jest też właśnie podkreślanie, budowanie swojej tożsamości, pokazanie, że interesuje się na przykład taką mangą, a nie inną mangą, prawda, że się utożsamiam z takim bohaterem albo innym bohaterem. Właśnie tak jak mówiłam też wcześniej, wspomniałam, część uważa, że to jest też element buntu współczesnego przeciwko systemowi i ja się z tą koncepcją nie utożsamiam i z wszystkich wywiadów, które czytałam z cosplayerkami, traktuję to właśnie w zupełnie innych kategoriach, więc ten bunt mnie nie przekonuje, nie odnajduję go. Są też takie koncepcje, które mówią, że to zjawisko cosplay to rodzaj infantylizacji kulturowej, że właśnie ponieważ tak strasznie jesteśmy obciążeni i to ten efekt obciążenia najwidoczniejszy był właśnie w tym kapitalistycznej Japonii, bardzo bogatej, bardzo zapracowanej, gdzieś mam ogromne wymagania wobec dzieci i osób dorosłych, to poszło w taką stronę, że dużo osób pragnę pozostać właśnie na tym etapie takiej dziecięcości i szczególnie taką grupą uprzywilejowaną w tym względzie w Japonii są kobiety młode, które w tym momencie troszeczkę później niż wcześniej mogą wyjść za mąż i one dłużej mogą bawić się tą właśnie swoją tożsamością i one najczęściej to one się właśnie przebierają. Pytanie jeszcze jest takie, czy to jest jakiś element sztuki. Czyli jeżeli się, proszę Państwa, przebieramy, zmieniamy tą fasadę na jakiś moment po to, żeby odwzorować jakąś postać, to można traktować w ogóle w kategoriach sztuki. Czy to jest jakiś element sztuki i od czego to by zależało, w jakich sytuacjach czy momentach mogła to by być sztuka? To oczywiście jest pytanie. I proszę Państwa, jeszcze zabawa. Ja bym się chciała na tej zabawie jak gdyby najbardziej skoncentrować. Cosplay jako zabawa i o rola, społeczna rola zabawy, która może nas doprowadzić takim tokiem myślenia do może jakiejś konkluzji dotyczącej całej kultury. Mamy cztery kategorie analityczne zabawy, takie najbardziej podstawowe. Jedna to, proszę Państwa, walka, współzawodnictwo, tak? Bardzo często się o tym agonii mówi, dlatego że to ta walka też, którą obserwujemy w społeczeństwie, czyli praca traktowana jako właśnie pole też jakiegoś współzawodnictwa i przyuczali dzisiaj dzieci właśnie formą różnych zabaw do tego, żeby uczyły się wejścia właśnie w rolę taką, w której trzeba będzie ze sobą konkurować. Inna gra to gry losowe. Notabene to jest też bardzo ciekawe, że ta alea bardzo się wyraźnie też rozwinęła w Japonii w postaci tak zwanych salonów pachinko, co jest też zupełnie niezwykłe, proszę Państwa, bo polega to na tym, że cała masa, głównie mężczyzn, kończąc pracę tam o 18 czy 19, albo nawet później, bo oni bardzo długo pracują, nie wraca do domu, tylko tak strasznie zmęczona i jedzie nie uprawiać jakiś sport czy odpocząć w domu, tylko jedzie do tych salonów pachinko i są takie wielkie salony, w których siedzą jeden koło drugiego mężczyźni w białych koszulach, czarnych spodniach, bo wszyscy są właściwie tak właśnie ubrani i godzinami jeszcze potrafią bawić się pachinko, co jest właściwie taką grą hazardową, całkowicie odmóżdżająca, nie ma tutaj żadnych intelektualnego pierwiastka, dlatego że to polega na tym, że się takie ściągnie taką gałkę i takie kulki srebrne wylatują i te kulki tak spadają. I teraz w zależności gdzie spadną, to od tego zależy nas los.
Ja to usiłowałam analizować w kontekście tego, że właśnie Japończycy się trochę losowi poddają, że ich życie właśnie z tymi tajfunami, z tą przyrodą być może spowodowało, że jest to jakiś argument, że oni nie znają dnia ani godziny, kiedy coś się wydarzy. Przecież całkiem niedawno mieli, prawda, i katastrofę, i tajfun, i razem zresztą w tym samym praktycznie momencie. Także to jest społeczeństwo, które jest zawsze przygotowane na jakiś kryzys, na to, że życie trwa bardzo krótko, że jest bardzo kruche, że trudno się zabezpieczyć przed tym, co przyniesie los, więc może to jest też takie poddanie się losowi. Ale jest to naprawdę przerażające, bo nikt ze sobą nie rozmawia, tam jest straszny huk, muzyka głośna i ci mężczyźni, którzy ciągną to po prostu i kulki lecą, ten dźwięk, no rzeczywiście trochę przerażające. Trzecia kategoria to ekstaza, oszołomienie. To są, proszę Państwa, te dionizyjskie święta, te karnawały, kiedy czas sakrum i profanum nam się miesza, tak? Czyli kiedy normalnie żyjemy, są jakieś reguły, które nagle zostają zawieszone, tak? Trochę jakby czas wojny, prawda? Tylko trochę w innym sensie, bo to jest zabawa. I ma to oczywiście ogromny wymiar społeczny, bo w tej ekstazie, w tym wchodzimy w nowe role, inne role, możemy się zamieniać w status społeczny, możemy sprawdzać, jak to jest być na przykład prostym chłopem albo bardzo jakimś paniczem czy księżniczką w jakiejś zabawie, prawda? Czyli generalnie to takie zatrzymanie, no, karnawał w Wenecji, prawda? Gdzie wchodzimy w jakieś tam zupełnie nowe postacie, w nowej sytuacji, gdzie więcej wolno, bo nie obowiązują te reguły dnia codziennego. I to, co nas najbardziej interesuje w kontekście tej analizy, to czwarta kategoria, mianowicie kategoria mimikry, naśladowania. Dzisiaj pan profesor Robertson właśnie mówił o tym naśladowaniu. Bardzo mnie to ucieszyło, zresztą w paru dzisiejszych wystąpieniach wątki, które tu gdzieś zbiorę, się pojawiają. Bo to jest, proszę Państwa, też rodzaj zabawy. To jest kolejna kategoria. Można naśladować.